Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsze spotkanie zatytułowałem Zło szerzy się w kolejnych pokoleniach. Ostatnie nasze spotkanie kończyło temat. Stworzenia świata, stworzenia człowieka, a także pierwszy grzech, skąd zło w świecie, który został stworzony przez dobrego Boga. W ostatnim naszym spotkaniu zakończyliśmy optymistycznie, że Bóg zapowiada zwycięstwo niewiasty, jej potomstwo, a dokładniej mówiąc potomstwa niewiasty, nad potomstwem złego węża. Tym zakończyły się pierwsze tematy, jakie spotykamy na pierwszych stronicach Biblii. Kolejne rozdziały Księgi Rodzaju, od czwartego rozdziału pokazują kolejne zło, które się pojawia w świecie. Kolejne, bardzo różne. Także i zło takie, które ogarnia cały świat, a jedynym sprawiedliwym wydaje się być tylko Noe. Bóg przemawia. Od czwartego rozdziału tylko do Kaina i przemawia do Noego. Do Noego po to, ażeby go ocalić z całego świata, który zostanie zatopiony. Z tego ocalonego Noego powstanie nowa ludzkość, ale także naznaczona kolejnymi grzechami. Na początku czwartego rozdziału dowiadujemy się o straszliwym grzechu, zaliczanym do największych zbrodni. Pomiędzy ludźmi. Brat zabija brata. Oto czytamy: mężczyzna zbliżył się do swojej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina. I rzekła: otrzymałam mężczyznę od pana. A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po niejakim czasie Kain składał dla pana w ofierze płody roli. Zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Na, King, na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. To wersety od pierwszego do piątego z czwartego rozdziału. Imię pierworodnego, który ma wiele przywilejów, Kain. Wskazuje na kowala albo kogoś zajmującego się obróbką żelaza. Ale matka Ewa określa go mężczyzna otrzymany od Boga. Ten Kain został przypisany do roli, jak jego ojciec, odkąd został wypędzony z ogrodu. Abel zaś zajmuje się bardziej szlachetnym zajęciem. A mianowicie pasterstwem. Obaj wykonują swoje prace. To imię Abel wskazuje na jakąś ulotność, jakąś krótkotrwałość. Tak też kończy się życie Abla, zanim się właściwie zaczęło. Tekst mówi o tym, że obaj bracia składają ofiarę. Każdy z płodów z tego, co osiągnął, co otrzymał, co zebrał. Pamiętam taką dużą tablicę, jaką używało się w latach 60. i 70. na katechezie. Na tej tablicy było wymalowane dwa ołtarze dwóch młodych mężczyzn. Jeden złożył na ofierze, w ofierze piękną, śliczną, uśmiechającą się owieczkę, a drugi złożył na Ofiarę na ołtarz, takie bardzo zniszczone, zepsute, przegniłe zboże. Był bardzo złym człowiekiem, tak można było zobaczyć z jego twarzy. Ale też widać było, że ta ofiara jest kiepska, tak przynajmniej interpretowała nasza katechetka, mówiąc, że Bogu nie podoba się. Kiedy człowiek składa Bogu jakąś byle jaką ofiarę, byle co albo co gorsza. Tak złe rzeczy, jak składał Kain. A jednak w tekście biblijnym czytamy tak: „Bóg wejrzał na Abla i na jego ofiary, zaś na Kaina i jego ofiary nie chciał patrzeć”. Podkreślone jest to, że Abel składa pierwociny, czyli coś, co należy się złożyć na ofiary. To, co jest pierwsze z plonów, to, co jest pierwsze. Z urodzonych przez zwierzęta, to co pierwsze urodzone przez matkę. Tekst mówi, że Kain jest zawzięty, jest smutny, bo zwraca uwagę na to, że nie złożył złą ofiarę, niegodną Boga, zniszczoną, zmęczoną, przegnite zboże, ale zwraca uwagę na to, że grzech jest w jego sercu. I że ten grzech zagraża mu. Grzech, którego jeszcze nie popełnił, że powinien panować nad grzechem, którego nie pokoną, którego jeszcze nie popełnił. Porównuje Bóg ten grzech do zwierzęcia, które usiłuje wślizgnąć się do domu, waruje u jego stóp. Szuka na okazję po to, ażeby się wcisnąć, kiedy tylko drzwi zostaną trochę uchylone. Bóg mówi tak do Kaina: Dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. To wersety 6 i 7 czwartego rozdziału. To bardzo ciekawe określenie. Grzech, którego człowiek nie popełnił, jest porównany do tego, co jest na zewnątrz jeszcze. Przecież na dobrą sprawę tekst pokazuje na to, że Kain nosi w swoim sercu zły zamiar swobod swojego brata. Nie jest to wprost wyrażone, ale to, co zrobi, kiedy wyciągnie swojego brata na miejsce puste, żeby nie było świadków, i kiedy go zabije, to znaczy zrealizuje to, co nosi w swoim sercu. Grzech, którego dotąd nie popełnił, a na który zgodził się. I do którego doprowadził, szukając okoliczności sprzyjających temu, ażeby zabić swojego brata. Pamiętamy, że kobieta w ogrodzie Eden bardziej uwierzyła wężowi, który ją kusił. Zapomniała o ostrzeżeniu ze strony Boga. Tak Kain nie posłuchał tego ostrzeżenia Boga. Nie posłuchał tego że grzech trzeba trzymać daleko od siebie, że nie można postępować nadal źle, zmierzając do zrealizowania zamierzonego grzechu. Tekst samego bratobójstwa jest bardzo krótki. Oto czytamy rzekł Kain do Abla, brata swego, chodźmy na pole, a gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. To ósmy werset w czwartym rozdziale Kain nosił w swoim sercu zamiar zabicia brata. Uczynił to, żeby ten grzech, to zabójstwo nie było jawne, nie było świadków. Grzech nosił w sobie, dopuścił takie myśli i takie zamiary i tak je zrealizował, że stało się właśnie to na polu, że brat został zabity przez niego. Tak naprawdę w tekście hebrajskim nie ma tego chodźmy na pole. To zdanie zostało dopisane, uzupełnione przez tłumacza, który czytając tekst hebrajski chciał go ujaśnić. Ale ten tekst pierwotny hebrajski jest bardzo mądry. Nie trzeba słów, nie trzeba wezwania, bo ważniejsze jest to, co właściwie dzieje się we wnętrzu człowieka i co się uzewnętrznia poprzez czyny. Ten grzech wewnątrz działa. Nie trzeba słowa, nie trzeba wyjaśnienia. O ile opis samego zabójstwa jest bardzo krótki o tyle, o wiele bardziej jest rozbudowana rozmowa Boga z tym bratobójcą. Rozmowa, która powinna wyjaśniać, tak jak rozmowa w raju, w ogrodzie Eden, wyjaśniała najpierw to, co się stało z kobietą to co się stało, co uczynił mężczyzna, a potem wyrok, który Bóg wypowiada przede wszystkim przeciwko wężowi. Oto rozmowa Boga z bratobójcą. Wtedy Bóg zapytał Kaina, gdzie jest brat twój Abel. On odpowiedział, Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? Rzekł Bóg. Cóżeś uczynił. Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci ona już więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. To wersety od 9 do 12. Pamiętamy, że w ogrodzie Bóg pyta, ale nie o to. Właśnie. Co tutaj? Bo pyta, gdzie jesteś? A tutaj pyta nie o Kaina, gdzie jest, bo go widzi, ale pyta, gdzie jest brat twój, Abel. A kiedy w ogrodzie Eden mężczyzna odpowiedział, że ukrył się, ponieważ jest nagi, tak Kain odpowiada Bogu bezczelnie i zaczepnie. Oto mówi, czy ja jestem stróżem brata mego? Nie wiem. Zauważmy, że autor chce nam pokazać, jak zło, jak deprawacja człowieka postępuje, jest gorszy. Kolejny grzech staje się większy i bardziej zuchwały wobec Boga, ale także grzesznik staje się bardziej zuchwały wobec Boga niż wcześniejszy grzesznik. Zauważmy także to, co jest. Zamierzone przez Boga, aby człowiek z całym światem stanowił pewną jedność. Że czyny człowieka działają na ten świat, w którym on żyje. Zobaczmy, że to ziemia woła do Boga, czy krew woła z ziemi do Boga z powodu śmierci bratobójczej. Zobaczmy, że skutkiem zabicia brata jest przeklęcie ziemi. Uczynienie jej taką, która jest nieprzyjazna wobec człowieka, że pomimo wyporczywej pracy nie będzie ona dawała plonu. Ale mało tego do tego, co nastąpiło kiedyś, że człowiek został usunięty z ogrodu. Jego praca zamieniła się z tego, który doglądał i zbierał i spożywał owoce. Praca człowieka zamieniła się najpierw na to, żeby był rolnikiem, który w pocie czoła zdobywa pożywienie. Ale Kain staje się zbiegiem, bez własnej ziemi, uciekinierem, którego może zabić każdy, zwłaszcza, że jest bratobójcą. Pewną ochronę stanowi to, że Bóg poprzysiągł, że pomści tego, kto zabije bez powodu Kaina, bratobójcę. Ale oto czytamy, że zło postępuje dalej. Oto syn Henocha, ten, który się już urodził po śmierci Abla, który otrzymał imię Lamek, staje się pierwszym bigamistą. Łamie zasadę, że jest jeden mężczyzna i jedna kobieta, a żeby zapełnić ziemię dziećmi, potomstwem. Lamek jest bigamistą. Do tego jest człowiekiem, który uzurpuje sobie niesamowite prawo, prawo pomsty. Prawo takie, które sobie uzurpuje, które je dotyczy rzeczy błahych, rana, siniec. Za to chce zabijać tego, kto co jemu uczyni. Uzurpuje sobie prawo, które należy się Bogu, uzurpuje sobie za rzeczy drobne, i prawo zemsty, które jest takie. Maksymalistyczne. Zabić człowieka, bo więcej nie można mu uczynić. Oto tak mówi, tak ogłasza wobec swoich dwóch żon Lamek. Słuchajcie. Co wam powiem, żony Lameka? Nastawcie ucha na moje słowa. Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani i dziecko, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie, przez Boga dodajmy, to Lamek siedemdziesiąt siedem razy, on sam tak pomści. W przyszłości prawo Mojżeszowe ograniczy to zuchwałe, niesprawiedliwe, absolutnie uzurpujące prawo Lameka do tego, co nazywamy prawą Justalionis, a więc tej równoważnej, odpłaty. Mówimy oko za oko, ząb za ząb. W porównaniu do zasady lameka jest to jakiś postęp. Człowiek nie może zabić za siniec, człowiek może zabić, jeżeli wykonuje pomstę rodową, jeżeli został do tego upoważniony. Człowiek nie może czasami zabijać albo ranić, ale prawo Mojżeszowe nakazuje zapłacić grzywne. Potem jeszcze, kiedy będzie już ogłoszone Królestwo Mesjańskie, przyjście Królestwa Bożego, Chrystus ogłosi kolejny postęp w tym postępowaniu, w odwecie wobec zła, które człowieka dotyka. Nadstawić drugi policzek, dać więcej, pójść dalej niż ktoś żąda od nas. Ale są to czasy bardzo odległe, zanim jeszcze wiele upłynie wody w dziejach świata i w dziejach zbawienia. Powróćmy do bardzo ciekawego czwartego rozdziału Księgi Rodzaju, patrząc z przerażeniem i z niepokojem na ten tekst, który pokazuje jak bardzo zło mnoży się, potęguje, rozszerza się na kolejne pokolenia i na kolejne czyny ludzkie. Szczęść Bogu.